Słuchacie radia Młodzi Woli. Pozytywni, kreatywni, solidarni. Nadajemy z naszego szkolnego studia radiowego w 6 LO w Gdańsku. Dla radia Młodzi Wolni Julia Romanowska. Nadajemy serwis informacyjny. Mikołajki w naszej szkole. W poniedziałek, dnia 6 grudnia, w naszej szkole obchodziliśmy tradycyjne Mikołajki. Przybieraliśmy się mikołajkowo. Wszystkie Mikołaje, renifery i elfy itd. były zwolnione z niezapowiedzianych kartkówek i odpytanek. Samorząd uczniowski w ramach konkursu oceniał i wybierał najlepsze stylizacje. Maraton pisania listów. Tradycją 6 LO jest organizowanie na przełomie listopada i grudnia we współpracy z Amnesty International maratonu pisania listów. Tak też zadziewa się i w tym roku. W terminie od 26 listopada do 2 grudnia 2021 roku w salach 103 i 104, kominkowej oraz na parterze można było napisać list w obronie więźniów wyznania i sumienia. Szczegóły dotyczące osób, w obronie których pisaliśmy w tym roku, są dostępne na stronie amnesty.org.pl. Zachęcam do konstruktywnej lektury i przemyślanych decyzji. Za nami tydzień edukacji globalnej 2021. Uczniowie, młodzieżowi liderzy WILO, biorący udział w projekcie EU WIS, finansowanego w ramach projektu EU Erasmus+, zorganizowali w tym tygodniu wspaniałą ekokawiarnię promującą ideę fair trade i slow food. W naszej szkole można było więc skosztować świeżo wyciskanych soków i zielonego smoothie, aromatycznej etiopskiej kawy i wegetariańskich kanapek. Do kupienia były również produkty z certyfikatem jakości Fairtrade. Akcja zakończyła się sukcesem, więc w przyszłym roku też weźmiemy w niej udział. Święto Niepodległości w naszej szkole. Uczennice i uczniowie ze szkolnej grupy teatralnej przygotowali pod opieką Jolanty Mroczkowskiej inscenizację teatralną z okazji Święta Niepodległości przypadającego na dzień 11 listopada. Niestety, z powodu dużej ilości klas przebywających na kwarantannie, spektakl mogli zaprezentować w późniejszym terminie, kiedy wszyscy uczestnicy powrócili z kwarantanny. Z powodu ograniczeń covidowych spektakl obejrzały w szkolnej auli tylko wybrane klasy. Całość jednak w ramach działań klas dziennikarskich została zarejestrowana i udostępniona w naszym serwisie pressmedia.wilogdańsk.pl oraz na szkolnym Facebooku. Net meeting z uczniami szkoły w Gliczarowie Górnym. W ramach warsztatów dziennikarskich uczennice zaangażowane w reaktywację szkolnego radia z klasy 1B dziennikarsko-artystycznej przeprowadziły i zarejestrowały spotkanie z grupą uczennic i uczniów z Gliczarowa Górnego koło Zakopanego. W tym dniu w szkole tej obchodzono święto jej patrona Andrzeja Skupnia-Florka. W trakcie spotkania poprosiłyśmy dzieci z Gliczarowa, aby opowiedziały nam o swojej szkole, swoim patronie oraz zaprezentowały nam góralską gwarę oraz góralskie piosenki. Dzieci opowiedziały nam także o swoim teatrzyku oraz projekcie Pacynkomat, jaki zrealizowały pod kierunkiem swojej nauczycielki Ewy Kępskiej. Zarejestrowane spotkanie obejrzeć można w naszym serwisie klas dziennikarskich oraz na dziennikarskim kanale EJA na YouTube. Gdańsk już w nastroju świątecznym. Od 5 grudnia 2021 roku do 2 lutego 2022 roku w Gdańsku można podziwiać świąteczne iluminacje. Milionami światełek rozbłyska Targ Węglowy. Gwiazdkowy klimat znajdziemy w Parku Oliwskim, do znanych już z poprzednich iluminacji dołączymy nowe figury. Zapraszamy do uwiecznienia świątecznej iluminacji w Gdańsku za pomocą smartfonów i przesyłania ich mailem na adres multimedia@wilogdańsk.pl. Najładniejsze fotografie opublikujemy w naszym szkolnym dziennikarskim serwisie medialnym oraz w ludowym numerze miesięcznika Kreatywni. Gdańsk – konkurs fotograficzny. Portal WIST Gdańsk zaprasza do udziału w instagramowym świątecznym konkursie Pokaż swój świąteczny Gdańsk. Przez okres 4 tygodni, w każdy poniedziałek i czwartek, nagrodzonych zostanie 5 najbardziej świątecznych zdjęć w Waszym wykonaniu. Pierwsze nagrody przyznamy już w najbliższy czwartek, 9 grudnia. Gdańskie Kareliony. Gdańskie Kareliony, wspomniała Aleksandra Dłukiewicz, prezydent Gdańska, z okazji inauguracji tegorocznego festiwalu Actus Humanus. W grudniu zawsze bliżej nam do podsumowań i zadumy, powiedziała pani prezydent.
Kończący się rok obfitował w ważne decyzje i działania na polu gdańskiej kultury. Dla wielbicielek i wielbicieli Actus Humanus chyba najbliższa sercu była informacja o wpisaniu tradycji gdańskich karelionów na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. Przed nami długa prosta w boju o tytuł UNESCO. Kareliony wpisane są w kod genetyczny naszego miasta. Słychać to podczas codziennych spacerów po głównym i starym mieście, ale również przy okazji takich wydarzeń jak Actus Humanus, kiedy Monika Kaźmierczak, nasza fantastyczna miejska karelionistka, występuje w towarzystwie najlepszych na świecie wykonawców muzyki dawnej. Actus Humanus. W dniach od 3 do 12 grudnia 2021 roku w 5 lokalizacjach w mieście odbędzie się 11. edycja festiwalu Actus Humanus. Grudniowy czas oczekiwania na najważniejsze święta w roku umili nam feria dźwięków w perfekcyjnym wykonaniu. W programie utwory dawnych kompozytorów zagrają najwybitniejsi polscy i europejscy muzycy. Festiwal Actus Humanus, jak zawsze, zgromadzi ścisłą światową czołówkę artystów specjalizujących się w wykonawstwie historycznym. Stawkę otworzy klawelista niemiecki Andreas Steyer. Na całym festiwalu wystąpi cała plejada europejskich wirtuozów muzycznych. Więcej informacji oraz harmonogram koncertów na portalu Gdańska gdańsk.pl. Serwis informacyjny przygotowały Aleksandra Puliszka, Maria Tymczuk i Julia Kabowska.